czynnikiem taka zwiększonego ryzyka zachorowania naczelniaka jest promieniowanie ultrafioletowe, jakie by ono nie było, czy naturalne, czy sztuczne, czyli to, które uzyskujemy podczas opalania się właśnie w tych łóżkach samoopalających. Niestety, co za tym idzie, wydłużenie ekspozycji, jak i również oparzenia słoneczne w dzieciństwie, które jeżeli występują na przykład trzykrotnie przed 15 rokiem życia, podwyższają ryzyko zachorowania naczelniaka prawie pięciokrotnie. Tak więc promieniowanie ultrafioletowe jest absolutnym, udokumentowanym czynnikiem zachorowania naczelniaki. Szczególnie sprzyjają temu na przykład krótkie, intensywne ekspozycje słoneczne, czyli to, co niestety najczęściej robimy, a więc wyjazdy wakacyjne i nadmierne korzystanie z tego słońca. Natomiast należy absolutnie wspomnieć o czynnikach genetycznych, jak i również czynnikach immunologicznych, ale myślę, że w naszej populacji również najważniejszy jest nasz fototyp, czyli osoby o jasnych włosach, jasnych oczach, które gwałtownie ulegają oparzeniom słonecznym, bo jednak oparzenia słoneczne są najważniejsze w tej patogenezie. Ale oczywiście powinniśmy wspomnieć jeszcze o lekach immunosupresyjnych, na przykład o pacjentach po przeszczepieniach narządów, czy też przeszczepieniach szpiku. To również czynniki, które niestety to ryzyko zwiększają. To bardzo przewrotne pytanie i niestety nie da się na nie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ idą za tym dwie kwestie. Po pierwsze, ze środków ochrony przeciwsłonecznej korzystają głównie osoby z jasnym fototypem, czyli te, które niestety najczęściej ulegają oparzeniom słonecznym. Jeżeli my będziemy regularnie stosowali środki ochrony przeciwsłonecznej, nie stosując się do zasad bezpiecznego przebywania na słońcu, to niestety może nas to nie uchronić przed zachorowaniem naczelniaka, dlatego że my będziemy też wydłużali czas naszej ekspozycji słonecznej, czyli będziemy wydłużać ten czas spędzany na słońcu, a jednocześnie wyłączamy tak zwaną reakcję alarmującą, jaką jest wystąpienie rumienia, kiedy byśmy nie aplikowali tego filtru. Tak więc z pewnością tak, środki ochrony przeciwsłonecznej chronią nas przed oparzeniami słonecznymi, czyli pośrednio chronią nas przed tym właśnie czerniakiem, aczkolwiek należy zawsze stosować się do zasad bezpiecznego przebywania na słońcu i niestety nie zapominać o czynnikach genetycznych i immunologicznych, które nie mają żadnego związku ze środkami ochrony przeciwsłonecznej. Czerniaki zazwyczaj, jeżeli nie są czerniakami błyskowymi, rozwijają się w ciągu 3 miesięcy do 6 miesięcy. Niestety większość naszych pacjentów, którzy trafiają do nas w celu badania dermoskopowego między innymi, twierdzi, że dana zmiana istnieje na przykład od 2 lat, a uległa zmianie od ostatnich na przykład 6 miesięcy. Niestety liczba czerniaków w Polsce i w ogóle na świecie dynamicznie ulega zwiększeniu, bo w ciągu ostatnich właściwie 20 lat ona uległa potrojeniu, a w Polsce mamy aktualnie od 4 tysięcy do 4,5 tysiąca zachorowań na czerniaki rocznie. Tak więc ta liczba się zmienia. Natomiast czy się zmienia po okresie letnim? Być może tak, ponieważ częściej wówczas przyglądamy się skórze już w trakcie ekspozycji słonecznych i wystraszeni biegniemy do lekarza, kiedy widzimy jakąś niepokojącą zmianę. Tak więc ten czas pojawienia się u doktora w celu obejrzenia podejrzanej zmiany nie powinien być uzależniony od pory roku. Jeżeli masz zmianę niepokojącą, czym prędzej zgłoś się do lekarza. Ale jeżeli planowo chcemy zgłosić się do dermoskopii, to takie badanie najlepiej przeprowadzić między 6 a 8 tygodniem po ekspozycji słonecznej. Tak, dermoskopia jest badaniem jednej minuty, ale nie mówimy tego, żeby podkreślić fakt, że poświęcamy tak mało czasu pacjentowi, bo to nieprawda, tylko w połączeniu z badaniem klinicznym, właśnie również z wywiadem, w ciągu jednej minuty jesteśmy w stanie znaleźć zmianę, która wygląda inaczej niż wszystkie, która spełnia kryteria dermoskopowe, które mogą wskazywać na to, że jest ona czerniakiem. Tak więc oczywiście jest to wstępne rozpoznanie, które umożliwia nam szybkie skierowanie pacjenta do chirurga, aby zmianę czym prędzej wyciąć. Czyli rozpoznajemy wstępnie czerniak w ciągu jednej minuty, natomiast pamiętamy, że badaniem weryfikującym jest badanie patomorfologiczne. Rzeczywiście w 2005 roku drużyna polskich dermatolożek i kolegi dermatologa wygrała właśnie te zawody mistrzostwa dotyczące rozpoznawania zmian barwnikowych
właśnie w ciągu światowego, w trakcie trwania Światowego Kongresu Dermoskopowego w Wiedniu w 2005 roku. Dyscyplina ta jest tradycją właśnie tych spotkań naukowych i każdy chce naprawdę wziąć udział i chce zmierzyć swoje siły. Natomiast udało nam się rozpoznać w ciągu właściwie 1 i 2 sekund wybrane zmiany, nie pamiętam dokładnie ile ich było, ale ponad 30. Tak więc myślę, że w tym momencie należy na pewno podkreślić naprawdę bardzo wysokie kwalifikacje w ogóle dermatologów w Polsce, jak i również chirurgów, onkologów, którzy zajmują się dermoskopią, bo rzeczywiście liczba szkoleń, kursów, jak i również publikacji, jak i również samych towarzystw, między innymi sekcji dermoskopii i innych technik obrazowania skóry, której przewodniczę, również w oparciu o wielkie polskie autorytety profesorów, na pewno są naszą mocną stroną i należy podkreślić tutaj duże zasługi właśnie tej grupy zawodowej w rozpoznawaniu czerniaka. Chory zgłasza się do nas szybciej, jeżeli jest świadomy zmian istniejących na skórze, czyli wszystkie te, które się zmieniają oraz te, które powstają jako nowe, odróżniające się od pozostałych, skłania naszych pacjentów do szybkiego zgłoszenia się do specjalisty. A drugim krokiem jest przekonanie pacjenta i utwierdzenie go właśnie w tym spokoju, że tylko całkowite wycięcie podejrzanej zmiany z odpowiednim marginesem skóry zdrowej, z następowym badaniem histopatologicznym, jeżeli jest to czerniak wykryty we wczesnym etapie, daje mu szansę na 100% wyleczenie. Dlatego nie zwlekajcie Państwo i jeżeli widzicie u siebie podejrzane zmiany, czym prędzej do lekarza, po to, żeby zmianę wyciąć w całości, zbadać ją patomorfologicznie i podjąć dalsze postępowanie w zależności od grubości czerniaka.